W tym roku wśród nominowanych tomów największym wydawcą jest Biuro Literackie i ono w porównaniu do innych, na przykład do ośrodka Bramy Grodzkiej z Lublina, Biuro Literackie wydaje się wielką korporacją wydawniczą. Brama Grodzka nie może sprzedawać w ogóle swoich książek, bo to nie jest wydawnictwo, to jest instytucja kultury, to jest teatr. Ludzie, którzy zajmują się jakby na co dzień czym innym i ich działalność statutowa jest zupełnie inna. Dwie książki natomiast wydała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. To jest wydawnictwo, którym kieruje Mariusz Grzebalski i to jest jedno, obok właśnie Biura Literackiego, jedno z większych wydawnictw literackich w Polsce, zajmujące się publikowaniem przede wszystkim tomów młodych poetów, choć też można znaleźć tam kilku autorów starszych. Oni wydali drugą książkę Jakoba Mainsteina, wydali również czwartą książkę Macieja Roberta, to są właśnie książki nominowane w tym roku. Choć tak naprawdę najbardziej interesującą książką jest książka Horyzont zdarzeń Mirosława Mrozka. Mrozek to jest debiutant. Horyzont zdarzeń to jest książka, za którą on dostał nagrodę imienia Henryka Berezy, czytany w maszynopisie, czyli to jest nagroda za wiersze przed debiutem tak naprawdę. I to jest bezpłatny dodatek do czasopisma literackiego zatytułowanego właśnie Elevator. I to jest, w związku z tym to jest książka, która w tym momencie jest w ogóle niemożliwa do zdobycia na rynku. Jest to jeszcze o tyle ciekawa sytuacja, że Mrozek, urodzony w 79 roku, ma lat 36 i debiutuje jakby właśnie zadebiutował w ubiegłym roku swoją książką. A z drugiej strony Jakob Mainstein to najmłodszy poeta nominowany, rocznik 82, czyli 33 lata. Za to najstarszy i najbardziej klasyczny, jak śmiesznie by to nie brzmiało, jest tutaj Jacek Podsiadło, który ma lat 51, więc tak wygląda nasza buchalteria. Nie można nas tutaj o ageism posądzać w żaden sposób, choć właściwie nigdy nie sądziłam, że dożyję takiego dnia, kiedy będę mogła powiedzieć, że Jacek Podsiadło to klasyk i w ogóle poeta najstarszy. Ale to jest też poeta, o którym Roman Honet wypowiada się jakby z najwyższym szacunkiem i to jest poeta, na którym Honet uczył się pisać wiersze, więc właściwie w tej piątce spotyka się mistrz i uczeń. Przy czym uczeń, który wydaje mi się jest w tym momencie już równy mistrzowi, bo dla Honeta to jest już kolejna nominacja do nagrody, kolejny tom. Za Świat był mój, on jest w tym roku nominowany również do Silesiusa. No i te nominacje Silesiusa zostaną rozstrzygnięte wcześniej niż nominacje do Nagrody Szymborskiej. Natomiast Podsiadło dostał w tym roku nagrodę Silesiusa, no ale to było za całokształt twórczości.